Witajcie na Wegetubie. Dzisiaj kolejny świąteczny, wigilijny przepis na pasztet z wędzoną śliwką. Zaczynamy. A tradycyjnie listę składników znajdziecie w opisie pod filmem. Przepisów na wegańskie pasztety jest naprawdę mnóstwo, natomiast ja bardzo lubię ten za swoją prostotę i za naprawdę świetne odwzorowanie właśnie tego klasycznego. Także zobaczycie, jak się robi i naprawdę prosta rzecz, a bardzo pyszna. Zaczynamy od pokrojenia cebuli w dużą kostkę. Cebulę wrzucam na rozgrzaną oliwę z oliwek z pierwszego tłoczenia. Dodaję ziele angielskie oraz listki laurowe. I teraz cebula musi się dokładnie podsmażyć przez około 10-15 minut. Tutaj właśnie sekretem smakowym tego pasztetu jest właśnie duża ilość skarmelizowanej cebuli. Ona tutaj nada świetnego smaku temu pasztetowi. Także mam już wszystkie elementy. Mam ugotowaną kaszę jaglaną, soczewicę zieloną, resztę przypraw, także wszystko ląduje teraz w malakserze. Wrzucam ugotowaną kaszę jaglaną, ugotowaną soczewicę. Zioła dodaję do patelni, tak żeby odrobinę się przesmażyły, wtedy pozwolą uwolnić pełnię aromatu. Tutaj mam akurat lubczyk oraz tymianek i gałka muszkatułowa. To jest dosłownie 10-15 sekund, wystarczy tak, żeby uwolnić olejki eteryczne. I dorzucam teraz cebulę z przyprawami. Dodam do malaksera sporą ilość czarnego pieprzu, świeżo mielonego. Dodam naturalnie ważony sos sojowy kikkoman. To są tylko cztery składniki: woda, ziarna soi, pszenica i sól. I taki właśnie sos sojowy powinniście szukać. Będzie on gwarancją tego, że danie będzie nie tylko słone, ale miało fantastyczną głębię smaku. Na sam koniec podprażone włoskie orzechy. I całość dokładnie blendujemy. Masa jest przeblendowana, ale nie na taką dokładnie gładką papkę. Fajnie, żeby tam było troszkę jeszcze tekstury. I teraz muszę wyłożyć połowę foremki właśnie masą i wyłożyć warstwę wędzonymi śliwkami. To naprawdę doda takiego bardzo świątecznego charakteru. Słuchajcie, jeszcze jest nieupieczone, a już smakuje jak tradycyjny pasztet. Dokładnie taki sam robiła moja babcia. Wkładam do pieca na około 45 minut, tak żeby dokładnie się zapiekł i później musimy delikatnie go ostudzić i zaprezentować. Pasztet piekłem około 50 minut w 180 stopniach. Wyjąłem go i pozwoliłem mu nieco zewrzeć i ostygnąć. I teraz możemy spróbować, jak smakuje. Słuchajcie, idealnie, jeżeli chodzi o gęstość. On jeszcze jakby spokojnie ostygł i spędził noc w lodówce, no to byłby jeszcze bardziej zwarty. Także my dzisiaj go jemy bardzo świeżego, natomiast po nocy spędzonej w lodówce będzie zdecydowanie idealny. No i jak smakuje nasz wegański, świąteczny pasztet? I właśnie dlatego lubię najbardziej te pasztety soczewicy, bo najbardziej przypominają te, które robiła moja babcia w dzieciństwie. Koniecznie spróbujcie ten przepis ze śliwką wędzoną. Idealny na Wigilię. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym przepisie. Łapki w górę, zasubskrybujcie kanał, o ile jeszcze tego nie zrobiliście. I bardzo Was proszę, zafollowujcie mój Instagram. To naprawdę mi pomaga. Do zobaczenia. Cześć. Jeżeli chcecie zobaczyć inny wigilijny przepis, to tutaj super link.